Cześć, witajcie moi drodzy, czwórka z tej strony i skoro widzicie na swoich ekranach The Long Dark, to prawdopodobnie spodziewacie się, że będzie to bardziej gramlog, kiedyś były gramlogi, nie wiem czy pamiętacie, niż materiał z samej gry i macie rację, bo mnie długo nie było i chciałam po tym pogadać. Natomiast nic wielkiego się nie działo. Mimo przerwy na kanale to nie tak, że wydarzyły się jakieś przeraźliwe okrucieństwa. Można by to nazwać serią niefortunnych zdarzeń. Po pierwsze, wiedząc o tym, że prawdopodobnie będę mieć problemy z mówieniem przez pewien czas, nagrałam serię z Into the Breach, które w tamtym czasie było bardzo na czasie, bo dopiero co wychodziło. Ta seria się pojawi, natomiast ona będzie jeszcze raz nagrywana. O co chodziło? Jestem dosyć pewna mojego setupu, bo przez cały czas gram dokładnie na tym samym sprzęcie, w ten sam sposób połączony. Niestety udało mi się zaktualizować w międzyczasie sterowniki NVIDIA i niestety to zmieniło ścieżkę dźwiękową i urządzenie, które jest nagrywane podczas nagrywania. A to oznacza, że po prostu nie nagrało mi dźwięku. A Into the Breach to jest taka fajna gra, którą można grać przy jednym posiedzeniu, długo siedzieć nad zagadkami logicznymi. No i niestety te trzy odcinki od razu poszły się rąbać. Za nimi też kilka odcinków z Descenders, odcinek z rozwiązaniem konkursu. Wszystko to nagrywałam w jednej linii i w momencie, kiedy usiadłam do montowania i zauważyłam, że coś jest nie tak, to było już za późno. Nie było czasu na dogrywkę. Następnego w zasadzie dnia miałam wyrywanie ósemki. I tutaj się tego nie spodziewałam, natomiast wyrywanie ósemki poszło mnie strasznie źle. Tam się jakiś korzeń, z tego co pamiętam, rozdziabiał na dwie części. No i przez to wszystko nie mogłam mówić. I to nie mogłam mówić tak dobry tydzień, jak nie trochę więcej. Nawet już teraz nie do końca rozkminiam to wszystko. Po prostu nie mogłam otworzyć szczęki. Nadal nie do końca mogę, więc jeżeli brzmię jakoś troszeczkę dziwniej, to z góry przepraszam. Wracając na chwileczkę do gry, to jesteśmy na najtrudniejszym poziomie. Jest cholernie zimno i jak zwykle nie mamy żadnego schronienia ani żadnych przedmiotów, więc zobaczymy, jak długo przeżyjemy. Wydaje mi się jednak, że jesteśmy na trochę lepszej mapie. O, tu jest ta droga, to jest tą wielką zaspą. I mam wrażenie, że to jest mapa z gospodarstwami, ale nie chcę jeszcze przesądzać, nie chcę zapeszać. No, na razie nawet nie mamy czego pozbierać. Pozbierałam troszeczkę patyczków i tyle. I tyle i wsio. No, więc wracając do tego, co tam się, do mojej serii niefortunnych zdarzeń, usiadłam potem do nagrywania tego materiału, który teraz słyszycie. I nagrał się dokładnie w drugą stronę. W międzyczasie wyszedł Far Cry, bo w ogóle co się stało? Udało mi się naprawić ten problem z mikrofonem. No to było proste, trzeba było wejść w ustawienia i po prostu przestawić nagrywany device. No i z tym wszystkim poszłam sobie tak grać w Far Cry 5, bo mam Far Cry 5, o tym też będzie materiał, mam nadzieję. I było wszystko super, nagrał się Far Cry... w zasadzie nie nagrał się Far Cry 5, właśnie to był problem. W ogóle ten interfejs nie pojawił się NVIDIA. Więc co zrobiłam, no popatrzyłam, są kolejne nowe sterowniki, tym razem do Far Cry'a. I faktycznie po update'cie tych sterowników gra zaczęła wykrywać to, że w ogóle może być nagrywana i było fajnie. Tyle, że po pierwszym restarcie komputera przestawał się nagrywać w ogóle obraz i z tym brakiem obrazu nagrałam ten materiał już raz. I nagrałam go z Descenders w tle wtedy. O, są jakieś budynki. Prawdopodobnie tam dalej są kolejne. Nagrałam go z Descenders w tle, co moim zdaniem trochę nie do końca wyszło, natomiast spoko. Z tego nic nie weźmiemy. I potem się okazało, że jest dźwięk z gry, jest dźwięk z mikrofonu, nie ma obrazu. No i wiecie,
trochę beznadzieja. Na Facebooku mi podpowiadaliście, że do tej serii Into the Bridge należy dograć głos później, no ale wiecie, ja go nagrałam, nagrałam sam obraz, a potem miałam długą przerwę, więc nawet nie do końca jestem w stanie odtworzyć te emocje, które... O, tam są jakieś chatki, które mi wtedy towarzyszyły. Ja stwierdziłam, że to nie będzie dobry pomysł i to nie będzie w żaden sposób autentyczne i będzie słychać, że tam no, tak trochę, że tak brzydko powiem, napierdzielam od rzeczy. Więc dzisiaj oto w sobotę zabieram się do tego wszystkiego od nowa. Na początek stwierdziłam, że The Long Dark to jest zawsze fajna gra do gadania. Lubię The Long Dark. W ogóle wy to wiecie, ktokolwiek dłużej siedzi na moim kanale, mimo że ma tam wzloty, upadki, więcej upadków już niż zlotów, to wie, że ja Into the Dark lubię i co trochę do niego wracam, uważam, że to strasznie fajna gra jest. I poza tym wiecie co, jestem teraz w takim momencie mojego życia graczowego, że zauważyłam, że bardzo lubię gry puste, które nie napierdzielają do gracza przez 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, co 5 sekund jakiś umilacz rozgrywki, jakieś podniesienie uwagi, jakieś... O, jakieś coś. O, ty też, słuchaniek. Jakiś event, jakieś niebezpieczeństwo. Tylko dają się trochę posnuć nawet w takiej... takim trochę pustkowiu. Świetnym przykładem tego typu gry, The Long Dark to jest specyficzny, bo to jest survival, który musi być pusty. Natomiast świetnym przykładem takiej bardziej pustej gry, natomiast która nadal ma w sobie masę akcji, masę treści i masę przeróżnych mechanik, jest Zelda. Zelda na Switcha, czy tam na Wii U, bo chyba wyszła i na to, i na to. Gdzie tak naprawdę przez 90% czasu jest pusto i... gracz co najwyżej powoli przemieszcza się, powoli albo szybciej, przez takie bezgraniczne równiny albo bezgraniczne lasy, gdzie to nie jest tak, że tych przeciwników to co 5 minut coś co 50 sekund coś wyskakuje, nas atakuje i tak dalej, tylko są takie momenty, w których jeźdźcie samemu ze sobą, no i co najwyżej, nie wiem, można jakieś jabłko zebrać po drodze, jakiegoś innego grzybka i tyle. Oczywiście przychodzi noc i robi się trochę bardziej skomplikowanie, ale są jakieś domki, super. Ale to nie jest tak, że gra się jakoś super wysila, żeby przez cały czas utrzymać uwagę gracza na tym najwyższym poziomie, tylko daje mu pewien odpoczynek. To jest strasznie duży kontrast, o tym będę mówić w materiale o Far Cry 5. To jest strasznie duży kontrast do Far Cry'a. W Far Cry'u po prostu przez cały czas... Nie wiem dlaczego, ale... przez cały czas gra usilnie stara się trzymać naszą uwagę, mimo że ją ma! To jest najgorsze. No wiecie, gram w Far Cry'a, to... zachwycam się pięknymi widokami, nie wiem, jakąś fajną bronią, coś testuję, poluję i tak dalej. A gra co 30 sekund... za krzakami wyrzuca jakiegoś przeciwnika. To jest dosyć zabawne, bo jesteśmy na jakimś kraju, który jest... czy tam... krainie, która jest opanowana przez kult i wygląda na to, że tych kultystów to jest tam co najmniej tylu, ile jest Chińczyków na nizinie chińskiej. I są do tego wszystkiego jeden przy drugim składowani, albo jeden już na drugim, nie wiem. Tak czy inaczej, skorzystajmy teraz z okazji i przeszukajmy sobie ten dom. Jako, że to jest ten najwyższy poziom trudności, to jestem prawie że pewna, że będzie tu, nie wiem, może trzy rzeczy na krzyż. Natomiast trochę się ogrzejemy i to jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, tu jest jakaś kartka. Kartka nie jest nam zbytnio potrzebna. Z pieca chyba możemy wziąć węgiel, tak? Dobrze mi się wydawało. A tu jest podpałka. Spoko, zarąbiście. Tutaj nic nie ma. Metalową patelnię mogłabym na coś przerobić. Dobra. Lecimy, zobaczmy co jest w lodówce. Nic. I nic.
I tutaj na szafeczce też nic. Wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsze są zapałki i to zawsze mogę powtarzać. Ich nigdy nie ma. W zasadzie, jeżeli nie znajdziemy zapałek, to przegraliśmy. Środki przeciwbólowe. Super. Stąd można pobrać wodę. I to pitną. Więc weźmiemy wszystko. Dzięki temu nie musimy rozpalać ognia. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, patrzymy kolejne. Okej, zestaw do szycia. Nic tutaj. Jest kominek, przy którym może mogłyby być zapałki? Maybe, baby, please. Nie? No jak nie, to nie. O, tutaj jest, sorry, nie ten klawisz, chyba kontrolem to się robiło, tak. Batonik. Super. Nothing here, nothing here. Kurde, szkoda, że nie ma zapałek. Dobra. Czy tutaj wszystko zwiedziliśmy? Byliśmy przy tej szafie, przy tej półce. Patrzyliśmy tu, czy może coś na podłodze? No nie wiem, czy macie też taki odruch, jak gracie w gry, ale ja na przykład schyliłam teraz głowę. Nie wiem, bez sensu, ale tak już mam. Dobra, zobaczmy co tutaj. Apteczka, nic, wszystko puste. Jakieś książki, książki możemy zebrać. Książka, książka. Biurko, ale w biurku pewnie nic. To jest ta sama. Dobra. Półka totalnie pusta. No i mamy trochę aktówek do przejrzenia, ale tu rzadko kiedy cokolwiek jest, więc to jest zabawne, bo jeżeli się gra na niższych poziomach trudności, to w tych aktówkach jest masa rzeczy, w ogóle wszędzie jest masa rzeczy. No dobra, szukamy dalej. Tutaj nic, jakiś kontenerek. Nothing. Tu pokój dziecięcy, jest szafka, może cokolwiek do ubrania, rękawiczki, cokolwiek. Wiem, że mapę mogę rysować na zewnątrz, bo mogę to... Nie, dobra, spoko. Jeszcze tutaj jest jakaś szafeczka, której żeśmy nie przejrzeli. W ogóle w łóżku mogę się tylko przespać. Ja bym na przykład chciała zabrać ten koc i co? I nie mogę. Nic nie ma. Stół, stół, stół. Na stole nic. Tutaj ten kontener sprawdzaliśmy. W tamtych pokojach nas jeszcze nie było. No to jedziemy dalej. W zasadzie na razie nie mamy nic, co mógłby nam po... przyzwoite dżinsy. Przyzwoite dżinsy. Zobaczymy, czy przyzwoite dżinsy mogą zmienić nasz... O, czy wy to widzicie? Kurtka narciarska. Jak przyzwoite dżinsy mogły nie zmienić naszego losu, tak kurtka narciarska ma już na to prawdziwe szanse. Nie śmiejcie się z kurtek narciarskich. Serio mówię. Weź wszystko. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Tu już nic nie ma. No został chyba jeden pokój, nie? Z tej strony. Tak, ten. Jest szafa, której nic nie ma, komoda. Której nic nie ma. O! Jest jeszcze jakiś pojemnik, w którym nic nie ma. Coś pod łóżkiem? Nie ma. Dobra, zobaczmy w takim razie, co nam się udało zdobyć. Po pierwsze, ubrania. Nie było dobrze, ale będzie lepiej. Przyzwoite dżinsy żeśmy założyli. Kurtkę narciarską i to w zasadzie jest tyle. A jakie mamy buty? Chyba całkiem niezłe, z tego co patrzyłam. Nie, zwykła cholera. No dobra. Teraz tak, która jest godzina? Jest całkiem spoko. Powinniśmy iść dalej. Szczególnie, że nie mamy jak rozpalić ognia, więc to tym bardziej powinniśmy iść dalej.
Już tak wiecie, przeglądam wszystko po raz 58, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tu zapałek. Ale nie ma, nie widzę. Tu byliśmy w biurze. Nic nie ma. To coś jest? A, widzicie! Cześć napoju! Super. Coś pod biurkiem? Nic pod biurkiem. Dobra. To żeśmy sprawdzali. Ciach, ciach, ciach. Kuchnia. Łazienka. W kuchni wszystkie szafki puste. Dobra. Trzeba być dokładnym. No dobra. Opuść dom rolnika. Momencik, zanim opuszczę dom rolnika, pozwólcie, że sprawdzimy. Tak. Tracisz czucie. Fajnie. Dobra, napijmy się. Powiedzmy. I to chyba tyle, co możemy zrobić. O, czapkę z daszkiem, patrzcie. Nie zauważyłam jej, trzeba założyć. Prawie nic nie daje, ale... Już wyglądamy trochę fajniej. Jeszcze tutaj na dole patrzę. Wiecie, przy kominku... Jest ta drobna szansa na te rąbane zapałki, ale widzę, że średnio. Dobra, wychodzimy stąd. Jak tracimy czucie. Dobra. Tu był dom rolnika, ale oprócz domu rolnika, to tu była weranda właśnie. Na tej werandzie czasem były narzędzia. Nie, 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 nie. Dobra, rysuj sobie mapę obszaru. Spoko. Nie chodziło tylko o zamknięcie drzwi. O! Łom. Łom to jest coś, co się przydaje. Poza tym tak. Tu kiedyś... było ognisko. Niestety nie mają tutaj zapałek, ale przynajmniej mieli... Przynajmniej mieli węgiel. Tutaj dalej też nic nie ma. Kamień, kamień. Powinno móc wykrzeszać i iskrę, ocierając kamień o kamień. Zakładając, że może któryś z nich jest krzemieniem. Albo chociaż patyk, opatyk. No cokolwiek oprócz tego, co teraz jest. Czyli w zasadzie... Tylko i wyłącznie znalezienie zapałek, racy, krzesiwa. Jest krzesiwo, ale co z tego? Dobra. Tam jest samochód, sprawdźmy. Może ma zapałki. Chociaż z drugiej strony, wiecie, no, znajdujemy drewno pośrodku niczego w śniegu. Ono jest mokre, zimne. A z drugiej strony czasami znajdujemy też drewno w domu. Puszkę z piciem, fajnie. Ale widzę, że to tyle. Dobra. Postaramy się zapamiętać, gdzie jesteśmy. Most złamanych serc. Albo złamanych istnień. Przynajmniej w moim wypadku. Dlaczego chcę zapamiętać? Bo... Prawdopodobnie trzeba będzie tam wrócić do ciepłego łóżka na noc. Tam jest dosyć ciepło. A jak pamiętacie, my tracimy czucie, więc... O, dobrze by było tam wrócić. Chociaż są jakieś też budynki przed nami. Tak jak mówiłam, to nie jest najgorsza mapa. Nie jest też najlepsza, bo to jest mapa
A z niedźwiedziem, co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Widziałam daszek, widziałam daszek. Idę inwestigować. Okej. Mała szansa na zapałki, no ale cóż. Albo krzesiwo, albo cokolwiek innego. Raca. Ale raca by nam uratowała życie. Fuck. Kontrola nieca. Dobra. Wracamy na szlak. W dużych domach jest generalnie cieplej. Dlatego mimo, że tam przed nami gdzieś są jakieś małe zabudowania, to warto by było na noc wrócić do dużego, ciepłego domu. Domu, nie stodoły. Stodoły też nie gwarantują tyle ciepła, ile domy. Jest w miarę prosta droga. Zobaczymy, czy nam się uda. Na razie nie spotkaliśmy jeszcze wilków. Trochę bałam się tego powiedzieć na głos, bo to praktycznie zwykle oznacza, że zaraz wyskoczą mi na twarz. Ale jeszcze nie spotkaliśmy wilków. Miła odmiana. Dobra. Odbiegnijmy trochę. Czy coś jest w samochodzie? Samochody też pozwalają odpocząć. Nie jest tak przeraźliwie zimno. Dobra, fajnie. Czy coś jest z tyłu? Nie. Swoją drogą ta gra bardzo dobrze oddaje mój aktualny nastrój. W sensie wszędzie jest zima. Ja strasznie już chcę wiosnę. W ogóle moi znajomi mają mnie dość. Boże, tak hejtuję na tą zimę już. I na deszcz, i na śnieg. Swoją drogą w poniedziałek ma padać śnieg. Ma padać śnieg. Jezus Maria, dlaczego? Dobra, budynek tutaj, zobaczmy. Budynki gospodarstwa Wesoła Dolina. Ciach. Dobrze, budynki gospodarstwa. Czy wy tu macie coś? Katalizator. Katalizator jest spoko. Ale tylko tyle. Budynki to też dużo powiedziane. Tu jest jakaś ruinka. Tu jest stodoła. Do tej stodoły trzeba przychodzić, kiedy jest jasno, bo inaczej nic tu praktycznie nie widać. Ciach. O! I tak tu praktycznie prawie nic nie widać, no ale... Płonąca beczka, która nie płonie. Nie wiem, to bardzo suchy żart jest. Wystrzykiwacz. Aha, spoko. W pojeździe będzie cieplej. Miło mi. O, my mamy ten łom. Więc będziemy mogli się dostać do wszystkich szafek, nawet tych zamkniętych. Są puste, ponieważ reasons. Ah, fuck it. Karton. Tu jest jeszcze coś. Metalowy pojemnik. Nic. Warsztat. Metalowa lampa. Tkanina. Super tkanina. Na co mi tkanina? Zapałki. Guys, zapałki. To jest jedyna rzecz, której bym od was chciała, a której nie mam. Dobra, tu jeszcze coś było z tego, co pamiętam. Po pierwsze właśnie pan umarlak. Z przyzwoitą czapką. Bardzo fajnie.
Wiecie, tu gdzieś mogą leżeć zapałki. Ale... Skrzynka. Aha, skrzynka to ja mogę rozrąbać na kawałki. Pierwsze, tak? A, tu jest woda. Czy tam... Płyny jakieś. No i w zasadzie tyle. Mogę wyjść ze stodoły. Co to było? Metalowa półka. No my... O, czekajcie. Wiem, że to średnio wygląda, bo w tej chwili właśnie po prostu... O, osełka. Osełka, osełka. No dobra, koniec. Nic więcej tam nie znajdziemy. Sprawdźmy sobie traktor. W traktorze nic. Dobra. Pod tym względem troszeczkę mnie to wkurza. Jedne cholerne zapałki. Puf. To był wilk, który się mnie przestraszył. Zamiast mnie atakować. To jest rzadkie. Powinienem się z tego cholernie cieszyć. Dobra, spadamy stąd. Nic tu dla nas. Jak tam z czasem? Jest południe teoretycznie. Pytanie, czy teraz zawracamy? Czy idziemy dalej? Cholera. Czemu to było takie proste? Ech. Dobra, idziemy dalej. Zawracanie nic nam nie da. Znaczy, może by przedłużyło trochę nasze męczarnie, bo już mi się leciutko ogrzali. Do jedzenia mamy kilka puszek, w zasadzie dwie puszki. Most medytacji. Kto wymyślał te nazwy? Ktokolwiek je wymyślał, wiedz, że są dziwne. Ciekawe w ogóle, czy po angielsku też są takie dziwne. Bo to może być kwestia naszego zarąbistego tłumaczenia. Jest kolejny mościk równolegle do nas. Czy ja widzę... Ja chyba widzę przed nami jakiś budynek daleko, więc... Mamy szansę jeszcze przeżyć. Jeszcze mamy szansę przeżyć. Oh, come on. Boję się biegać tak, żeby wykorzystać całą staminę. Bo te cholerne wilki gdzieś się mogą pojawić. Już się mnie nie przestraszyć niestety. Wilki, wilki. Są jeszcze niedźwiedzie. Niedźwiedzie to jest gorsza historia. Z jednej strony strasznie mi się zawsze podobają te wszystkie widoczki. Z drugiej, tak jak mówiłam, mam pewien hejt na zimę. No dobra, mamy budynki. Budynki. Czy one będą dla nas zbawieniem? Zobaczmy. Dwa małe budynki, czyli średnio będzie z ciepłem. Zacznijmy od tego tutaj. Rozdroża. No, ale to rozdroże to jest, jak widać, sklep, w którym praktycznie nic nie ma i jest zimno. Jest gazeta, ale fajnie. Pusty automat, w zasadzie pusta lodówka. Pusta kasa.
Wiedziałam to nawet zanim kasa się do końca drewniane zapałki. Guys, mamy zapałki. Musimy się cofnąć do tego domu. Musimy się cofnąć do domu, mówię wam. Wow, ale game changer. Dobra. Tu już chyba nic nie ma. Tu wychodzimy stąd. Musimy wrócić się do domu i nie dać się zabić. To jest krótka lista zadań. Na pewno damy radę. Jeżeli uda nam się wrócić do domu, to uznaję misję za wykonaną. Ciach, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Co to jest? To jest jakiś malutki domek, w którym nic nie ma. Może coś znajdziemy. Dobra. Dobra. Składam, że nic tu nie ma. Czy coś jeszcze tu jest? Nope. Wracamy się. Wracamy się. Wiesz, zrobić. Wracamy. Rozpalimy ogień. Będzie fajnie. Tak, 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 tak. Super. Mam nadzieję, że do tej pory nie oh fuck. Dobra, zmiana planów. Nie dojdziemy aż do stodoły. Znaczy, do domu. Musimy się zatrzymać w stodole. Ona jest bliżej. Mamy ledwo życia. Jesteśmy zmęczeni jak cholera. Tylko co zrobić, żeby nie zginąć w stodole? Rozpalić palącą się beczkę, która się w tej chwili nie pali. Płonącą beczkę. I spać w samochodzie? Wydaje mi się, że to jest jedyna droga. Że będę bardzo, bardzo wkurzona, jeżeli nie uda nam się dojść do domu. Albo do stodołu, whatever. Come on. Come on, come on, come on. Dasz radę. Dasz radę. Już niedaleko. Mamy zapałki. How cool is that? Wiem, że ci ciężko. Wiem, że nie jest przyjemnie. Ale zaraz uda ci się rozgrzać, ogrzać i w ogóle będzie super. O, to tylko tam trzeba dojść. Dasz radę. Jak nie ty, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? Tylko nie złam nogi, proszę, bo wtedy będziemy mieć już przerąbane. Oto to super. Noga cała, niezłamana. Weźmy jakieś... O, pierwsze, lepsze. Dobra. Stodoła może być nawet lepszym wyborem. Z jednego prostego względu, tam są skrzynki, które można rozwalić, żeby mieć więcej drewna. Okej, nie możemy już biegać, bo jesteśmy wymęczeni, tracimy zdrowie i mamy hipotermię. Same pozytywne newsy, nie? Ale spoko, spoko, spoko. Naprawdę wydaje mi się, że tym razem możemy coś zdziałać. No, come on. Damy radę. I mamy jeszcze ten węgiel. Ten węgiel może nam cholernie pomóc. Dobra, jesteśmy. Teraz znaleźć tą cholerną beczkę. No, Max Lerand, więc... Powinno być łatwiej, super. Katalizator, a nie akcelerant, kurwa. Czwórka, co ty w ogóle mówisz? Dobra. Weź węgiel drzewny i teraz rozpalaj.
O! Patyk, daj paliwo. Idę też dodaj paliwo. Ty się najedz. Moment, najedz się tym. I to wypij. Cholera jasna, serio? No come on. Jestem najedzona i będzie mi ciepło. Ja tylko muszę się jeszcze troszeczkę wyspać. Naprawdę będzie dobrze. Teraz jak się spało? Rest? R? T? Fuck. Poczekajcie. Opcje. Sterowanie. No, ale przypisanie klawiszy próbuję. Dobra, wabik. Interakcje. Prawy klawisz myszki. A, już wiem. To będzie tak. I teraz sobie... Odpocznij. Weź odpocznij, 2 godziny. Śpi. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Wylecz... O, wyleżono. Wyleczono. Widzisz? Żyjemy? Wow! Dobra. Dodaj paliwo. Fuh! No. Teraz nie jest najgorzej. Weź pochodnie i zobaczmy, co tu jest w ogóle. O matko. Moi drodzy. Ty ciulu. No. Nie gaś pochodni, tylko to weź. Proste narzędzia. Dziękuję. Otwórz szufladę. Przeszukaj szufladę. No jeszcze przeszukaj, tak. No dobra. Nic więcej tu zbytnio nie ma. My się musimy znowu położyć. Ale jest już kurde nieźle. O! Kolejny łom. No proszę. Włomy tym razem no, obrodziło. Zobaczmy jeszcze na szybko na górze. Czy coś tutaj leżało. Ale jeżeli nie, to schodzimy na dół. Idziemy spać dalej. Dobra. No i teraz... Teraz jest lepiej. Dodaj paliwo, dodaj paliwo, dodaj paliwo. 2 godziny możemy znowu odpocząć. Tu. Śpi. Jest nieźle. Moi drodzy, teraz tak. Plan jest taki, że ja tu sobie te... O. 1 godzinę. Nie mogę 1 godziny to poświęcić. Potrzebuję jakąś mniejszą... Jakąś mniejszą skrzynkę. Serio? Same duże skrzynki? Ale z was ciule. Nie, zupełnie nie ułatwiacie mi zadania. No ale dobra. Godzina 30 minut, super. Ty tutaj jeszcze będziesz przez 50 minut, czyli będzie z kiepską. No dobra. Trzeba będzie tak, wziąć to, rozbij bez narzędzi niestety.
I weź pewnie... Nie mam już katalizatora. Fuck. On był na raz? Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widać, przeżyłam. Co prawda prawdopodobnie nie przeżyję kolejnych 30 minut, bądź nawet 20 minut w tej grze. Ale wiecie, co się dzieje z kanałem. Wiecie, że nie mam podpałki. Ale i tak będę udawać, że nam się udało. A teraz poślę naszą postać w sen wieczny. Dobra. Trzymajcie się, moi drodzy. Czwórka bez odbioru. Jep, nie przeżyję tego. O, przetrwałam. Dziwne. Cześć!